Tak właśnie, wita się z nami Peugeot 3008 Hybrid 4. Jeździmy najbogatszą wersją GT. Trzeba przyznać, że hybrydowy 3008 jeździ bardzo fajnie. To zwarty, dynamiczny SUV. Do wyboru mamy tryby jazdy. Electric. Hybrid. Sport. I z napędem na 4 koła. Jesteśmy w tej chwili w mieście, więc może przejdźmy na Electric. Stricte elektrycznego zasięgu mam w tej chwili 32 km. Gdy ruszałem, było prawie na full, czyli około 50. Typowo dla hybryd plug-in. Bo taką właśnie hybrydą jest 3008 Hybrid 4. Czy to dużo, czy mało? Moim zdaniem wystarczająco. Przejeżdżaliśmy teraz przez torowisko i resorowanie jest dość twarde, ale tak przyjemnie twarde. Codzienne użytkowanie, takie jak manewrowanie, zmiana pasa ruchu, wspierają oczywiście liczne systemy asystujące. Autem jeździ się dość dynamicznie i pewnie. Oczywiście w środku to bardzo designerskie wnętrze. W zasadzie od 3008, od tego modelu, zaczęła się nowa era w Peugeocie. Mniejsze kierownice, takie bardziej kwadratowe, wyżej umieszczone wskaźniki, później cyfrowe, tak jak tutaj, iCockpit. Jak wiecie, lubię takie rozwiązania. iCockpit naprawdę się sprawdza i możemy tutaj decydować o tym, co chcemy mieć wyświetlane. Zmiany następują bardzo elegancko i płynnie. Tutaj również Peugeot odwalił kawał dobrej roboty i miłośnicy smaczków będą na pewno zadowoleni. Mi chyba najbardziej przyparły do gustu te energie. Fotele są bardzo wygodne. Przestronność z przodu. Tutaj raczej nikt nie powinien narzekać. Ja sam za sobą siedzę w 3008 wygodnie. Do dyspozycji mam szeroki podłokietnik. I on się bardzo świetnie sprawdza. Dwie osoby będą miały tu naprawdę wygodnie. Jeszcze brak tunelu na środku. Dzięki temu, jeśli usiądą tu trzy szczupłe osoby, będą podróżować w naprawdę fajnych warunkach. Wnętrze tak nieco otula kierowcę i pasażera. Tutaj ta konsola jest naprawdę bardzo szeroka, designerska i może się podobać. Obserwowanie tego, co dzieje się wokół auta, ułatwiają duże lusterka, także kamera 360. Jak wiecie, lubię tego typu historie. W trybie elektrycznym oczywiście auto zachwyca dynamiką. Jest ostro. W ogóle właśnie, auto jest niesłychanie ostre i bardzo sportowe. Bardzo mnie korci włączyć tryb sport i zaraz to uczynimy. Zobaczymy, jak w tym trybie radzi sobie Peugeot 3008. Z racji tego, że jadę najbogatszą wersją, to na materiały nie można narzekać. Zresztą francuska marka słynie z tego, że te wnętrza są naprawdę jakościowe, nie tylko z wyglądu, ale i materiałów. Tryb sport. I trzeba przyznać, że auto naprawdę wyrywa. Układ kierowniczy, sztywny już w normalnym trybie, hybrydowym czy elektrycznym. Teraz jest jeszcze jakby bardziej sztywny. Łopatkami przy kierownicy możemy przejąć kontrolę nad zmianą biegów.
ale ta skrzynia tak dobrze odczytuje nasze zamysły, że tak jak w większości tego typu konstrukcji, nie będziemy do tego sięgać. Tak jak wspomniałem, zawieszenie jest bardzo sportowe. Mimo to na brak komfortu nie będziemy narzekać. Jest twardo, ale tak sympatycznie, sprężyście. Różnice pomiędzy poszczególnymi trybami są zauważalne. Moim zdaniem na co dzień w zupełności wystarcza tryb hybrydowy. Tryb sport powoduje, że czujemy się jak w małym odrzutowcu. Peugeot 3008 bardzo zaskakuje pewnym przewidywalnym prowadzeniem. To auto jest wręcz sportowo nastawione. Być może jest to po części zasługa tego właśnie, że wersja hybrydowa ma niżej położony środek ciężkości dzięki akumulatorom. Niemniej jednak bardzo bezpośredni, czuły układ kierowniczy, precyzyjny, z nieźle dobraną informacją zwrotu. Dobrze leżąca w dłoniach kierownica, wszystko to świetnie wydarzone prowadzenie powoduje, że jazda tym autem to naprawdę przyjemność. Jeśli do tego dodamy mocarne osiągi hybrydowego zespołu napędowego, to jest to naprawdę kawał fajnego auta. Do tego precyzyjne hamulce, które łatwo dozować i właśnie wspomniane bezpieczne prowadzenie. Nawet takie ostre łuki nie wytrącają auta z równowagi. Wewnątrz cieszą takie detale jak podświetlenie ambientowe w okolicach szyber dachu, czy tutaj właśnie przy kubkach na napoje. Nie każdemu do gustu może przypaść właśnie ta nisko leżąca kierownica. To element, który Peugeot forsuje usilnie w swoich konstrukcjach od pewnego czasu. Poprawia to chociażby uchwyt kierownicy, ale wiem, że jest grono osób, które wolą jednak patrzeć na wskaźniki nie nad kierownicą, a poprzez tutaj tą czerwonę.